Dzień dobry panowie. Dziękuję bardzo, że przyjrzeli tutaj na konferencję w Pomęczu. Co mogę mówić? Bardzo ważne zwycięstwo za nas. Przed meczem jest pan pytał na konferencji o Słupsku. Ja sam mówię, że będziemy mieli bardzo ciężki mecz. Dąbrowa jest grała bardzo dobry mecz przeciw Stalmy, tam u Zielonej Góry 30 minut byli tak blisko. Mogę mówić, że tym Dąbrowa bardzo mi się podoba selekcja teamu. Jest bardzo moderna selekcja, kiedy masz Władimira Chlopaka, 93. rok, Piekowicza na mjestu razgrywająca sa 2 metrów i tak imaju, kak se to mówi, duży sajz i wszystko jest, musisz branić jeden na jeden indywidualne odbranie na postapu. To jest pierwsza rzecz, którą musieli zrobić u przeprawy za ten mecz i da będziemy cierpliwi, dyscyplinowani, organizowani, ale Dąbrowa chce grać u tranzycji, grać bardzo szybko, chce łatwiejsze punkty i z fast breaka i to smo musieli zrobić i zostawić i kontrolowali zbirki. To jest bardzo ważne za nas. My smo 35 na 29 za zbirki, 6 zbirki przewagi i imali smo tutaj bardzo dobrze kontrolowane mecze, kontrolowane rytmy, tak jak musisz igrać. I to su dve bardzo važne rzeczy, które smo zrobili. Igrali smo ovaj meč, bardzo važni meč za nas. Imamo 2 teška meča sa Šljanskom u Slupsku i sa Košalinom na strani, tako da je za nas bilo bardzo važno. Mistrstvo je bardzo dugo i iđe mi krok po krok. Nemamo možljivosti da beđemo tak dużo śmiecha i ziemi z mecza do meczy. Ovaj mecz Dąbrowa zostaje za nami, idziemy i robimy przeprawę za Śląską. Bardzo dziękujemy za tę ocenę i poprosimy o komentarz zawodnika Duszy Bydgoszczy, ten, który tyle razy dzisiaj nękał MKS pod oboma koszami, Kalisto Cedilku, please, teraz to work about the game, using my phone. My opinion about the game is they're a tough team. They're a really tough team. They have a lot of good players. You have to prepare for all 5 players every possession because every one of them are capable of making a big play. As you saw a couple times down the stretch, we would get up by 7, then there's a 3. And there's a steal, and a transition layup, and that 7 goes to 2 in a matter of 45 seconds. So they're a really tough team, but luckily we pulled it out. And we were disciplined down the stretch, and we took our time and got some stops, and we were able to be successful. Thank you very much. Dziękujemy za ten komentarz. Jeżeli ma jakieś pytania trenera, gości lub zawodnika, oczywiście w tłumaczeniu w razie potrzeby również jesteśmy w stanie pomóc. Przed sezonem mówił pan, że będziemy grać kontrę, kontrolowaną kontrę. A dzisiaj Dąbrowa Górnicza tą kontrą w drugiej kwarcie szczególnie podwyższyła rezultat na swoją korzyść. A tak, ja sam mówię chłopakiem, a po połowie, wiecie, kiedy grali bardzo kontrolowano i mieliśmy przewagę. Ja myślałem 5-6 punktów, kiedy zaczęli robić i szybko skończyli w akcji w 5 sekundy, 6, wtedy jest Dąbrowa poišana na plus 5 i 6 i to jest, tu musiš biti mudri, trpljivi, musiš igrati kontrolovano, to jest meč na 40 minut i tak musiš disciplinovano 40 minut igrati da kontroluješ to co chcemo, jer smo imali situaciju da je Stavivar imal 3 fauli, prošle polovi, čvarti je bazo šitko zrobili, tu smo mušili atakovać i kontrolovano dužo da međemo trpljevi da imamo bardzo dobru situaciju za žucanje i da imamo dobru rotaciju za vojniki da po žucanju, ak ne trafimo, da možemo ići i da se vrućimo da ne međe ataku šitkego Dąbrove. Tako da je to bilo bardzo duži problem, to co ste mojili u drugoj polovi, da smo bardzo žlije igrali i nismo mi smo modri bili i tutaj smo szybko skończyli te ofensy. Czy jakieś kolejne pytania mam państwa?
Jeżeli nie, bardzo dziękujemy. Thank you for your time. Pewnie końcówka wyglądała zupełnie inaczej. Do tego na pewno doszła zdecydowanie gorsza gra zespołowa, jeżeli chodzi o zespołowość w drugiej połowie. Graliśmy indywidualnie, zbyt indywidualnie, nie widzieliśmy kolegów, którzy byli na lepszych pozycjach i tak to się niestety musiało stać. Dziękujemy bardzo. Teraz czas na kilka zdań od zawodnika MKS-u Dąbrowa Górnicza, Przemysław Szymański. Dzień dobry. Może brakło, bo trener powiedział, takich konsekwencji i wytrwałości w drugiej połowie. Wchodzimy na trzecią kwartę po przerwie, gdzie powinniśmy zrobić swoje, zaczęliśmy grać bardziej indywidualnie, nie zespołowo i to było widać od razu w wyniku, czarni to wykorzystali. Walczyliśmy za brakiem, nam uczymy się w tej lidze, dostajemy lekcję za lekcją. Staramy się na treningach poprawić swoją grę. Myślę, że to może trochę widać z meczu na mecz, ale tak jak trener powiedział, brakuje nam gdzieś tam zimnej krwi, takiej dokładności. Brakuje nam paru punktów, żeby wyjechać. Dziękujemy. Jeżeli mamy Państwo pytania, prosimy o pytanie. Tomasz Mokrę, Państwo. Przed szybą mogło wynikać, prowadzić się do przerwy, gra nam się układała dobrze, po czym w trzeciej kwarcie wychodzicie na parkiet i przez chyba 6 minut nie macie punktów. 6 minut. Ciężko powiedzieć, bo każdy w szatni jest nabuzowany, chce. Myślę, że wychodząc na parkiet brakuje tego takiej zimnej głowy. Każdy chce być, pokazać się, zrobić swoje. A to trzeba spokojnie zespołowo zagrać, a nie indywidualnie. Jak wróciliśmy do zespołowej gry, to wszystko wróciło, zaczęliśmy być równym przeciwnikiem dla czarnych. Jeszcze mam pytanie do trenera Rafał Szymański. Głos pomoże. Niestety nie jesteśmy z panem Szymańskim. Wspomniał pan o tym nabuzowaniu, panie Przemku, w szatni. I trenerze, nie uważa pan, że ten bilet w tym wypadku jest właśnie taką jakby bronią obosieczną. Bo dużo pan daje walce pod koszem, ale tego energetyczność, tak? Elektryczność powoduje, że on się jedno, czy był tego klasyczny przykład. Pierwsze tam 5 minut, 3 przy wymianie właściwie musi pan już coś zmienić, tak? Na pewno tak. Natomiast Davy miał dobrego przeciwnika na swojej pozycji, którego w najbliższej odległości od kosza jest bardzo trudno zatrzymać. Uważam, że piąty faul techniczny na pewno to był jego błąd, wynikający z poprzedniego błędu sędziowskiego. Na ten temat nie chciałbym rozmawiać, bo wiadomo, że jest wideo, o tym będziemy mogli dywagować po. Natomiast ja może wrócę tylko, zanim odpowiem panu do końca na temat pytania, do tych 6 minuty. Polegam na tym, że właściwie każdy zawodnik, który miał piłkę w ręku w kolejnych akcjach, na zawodzie. Dalej, to było 6 albo 7 akcji, z których nie wykorzystaliśmy punktów, to się skończyło. Natomiast jeżeli chodzi o Davida, ja sobie osobiście bardzo cenię jego tą energetyczność, o której pan mówił. Myślę, że gdyby każdy gracz był tak energetyczny jak on, byłoby zdecydowanie lepiej. Szkoda tego piątego faulu technicznego, bo potem straciliśmy chyba 4 punkty albo 5 punktów, nie pamiętam, 4 punkty, prawda? No, na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, bo zawodnik jest faulowany, czy nie jest faulowany, ale w
takim momencie nie powinien sobie pozwolić na tego typu zachowanie, które mogło skutkować i skutkowało się okazało, że nie techniczne, które było piąte. Zszedł właśnie w kluczowym momencie, tak? I wtedy mieliśmy troszeczkę zaburzoną rotację na pozycji numer 5. Natomiast ja gorąco do końca meczu wierzyłem, że nasi gracze z pozycji numer 4 poradzą sobie na wszystko, bo tego typu sytuacji mieliśmy w ostatnich latach wiele, z tym, że to był poziom sprintowy niż. Też mam przynajmniej dobrze zastąpił mi dalej. Czy kolejne pytania? Jeszcze Państwo mają? Bardzo dziękuję w takim razie i zapraszamy na kolejkę 2 listopada na Sportu Aleksandrów. Dziękuję.